W wieku 17 lat miałam podjąć fundamentalną decyzję, gdzie pójdę na studia. Przez całe życie myślałam, że będę lekarzem. Natomiast w ostatnim momencie, kiedy przyszedł czas wyboru, medycyna odpadła, i wtedy zaczęłam swoje poszukiwania, kim innym mogę być. Czym innym mogę się zająć, aniżeli bycie lekarzem. Mieszkałam w Białymstoku i szukałam właśnie kierunku tutaj na białostockiej uczelni. Wtedy zauważyłam, że jest nowy kierunek, socjologia. Która wydała mi się ciekawa, ponieważ też się zajmowała człowiekiem, zajmowała się ludźmi, natomiast z innej perspektywy, więc gdzieś moje zainteresowania dotyczące życia ludzkiego, jakiegoś też może w perspektywie wpływu na życie ludzkie, wydało mi się atrakcyjne i tak naprawdę. To była moja droga do studiów socjologicznych. Wcześniej, zanim złożyłam papiery, przejrzałam program, wydało mi się to po prostu interesujące. Zajmuję się migracjami, zjawiskiem migracji, a przede wszystkim adaptacji społecznej migrantów do nowego środowiska życiowego. I ten obszar moich badań wcale nie jest przypadkowy. Nie było to na takiej zasadzie, że poszukiwałam jakiejś szczególnej subdyscypliny socjologicznej, która by mnie zainteresowała. To zainteresowanie wynika z moich doświadczeń, można powiedzieć, rodzinnych. Wielu migrantów jest w mojej rodzinie i całe życie, że tak powiem, podążałam za moją siostrą migrantką, która przeróżne perypetie przeżywała w trakcie swojego, że tak powiem, migracyjnego życia i kończąc studia, postanowiłam pojechać do miejsca, w którym ona akurat mieszkała i tam zrobić badania dotyczące migrantów. Był to Nowy Jork. Dlaczego adaptacja społeczna? Ponieważ słyszałam tam o takim zdarzeniu, które bardzo mnie zaskoczyło. Była to młoda dziewczyna, która spotkała. Na swojej drodze migrantkę 15-letnią z 15-letnim stażem, która kompletnie nie umiała odnaleźć się w okolicy i ta młoda osoba prowadziła ją przez ten świat migracyjny, a była dopiero tam dwa tygodnie. I tutaj się zrodził mój znak zapytania, dlaczego osoby, które są poza granicami swojego kraju czasami potrafią się odnaleźć po dwóch tygodniach i stanowić pewnego rodzaju drogowskaz dla innych osób, a dlaczego inne osoby są, że tak powiem, po wielu latach doświadczeń migracyjnych nadal zagubione w migracyjnym środowisku. To był dla mnie taki znak zapytania. W związku z tym postanowiłam zgłębić temat adaptacji społecznej do życia na migracji, a był to też czas, kiedy powoli zaczynaliśmy proces akcesji do Unii Europejskiej i wielu naszych rodaków wyjechało do Wielkiej Brytanii i. Że tak powiem, ja podążyłam za nimi. Wiedza na temat migracji, na temat sposobów adaptacji tego, co przeżywają migranci, może być użyteczna w zakresie chociażby polityki społecznej. Jak kształtować nasze środowisko życia, aby osoby, które przyjeżdżają chociażby do Polski, mogły się lepiej odnaleźć, zintegrować się ze społeczeństwem przyjmującym. Jest to też wiedza przydatna dla różnych instytucji, środowisk, które zajmują się przyjmowaniem właśnie migrantów również poza granicami Polski. Większość strategów społecznych, polityków społecznych, jednak chce tworzyć środowisko spójne, gdzie osoby przybywające są zintegrowane. Natomiast adaptacja sama w sobie może przebiegać w bardzo różny sposób. Nie każde ścieżki adaptacyjne idą w parze z oczekiwaniami społeczeństwa przyjmującego.